Hej, cześć, witajcie, z tej strony Zmaslo, a z tej strony Omen 15. Jest to laptop gamingowy, powiedziałbym już troszeczkę taka wyższa półka, no i dzisiaj sprawdzimy go w grach i sprawdzimy, czy ta bestia jest w stanie pokazać pazur. Generalnie z laptopami HP miałem gdzieś tam styczność na kanale Morele TV, ale nigdy tak nie robiłem stricte recenzji żadnego Omena czy Pawiliona, dlatego cieszę się, że miałem okazję pobawić się takim laptopem nieco dłużej, bo testuję go już nieco ponad tydzień, no i dzisiaj będę w stanie się podzielić z Wami moimi odczuciami, jak korzysta się z takiego laptopa w codziennych zadaniach, a także jakie wyniki jest w stanie wykręcić w grach, a jak na laptopa to powiem Wam, że całkiem niezłe. Ogólnie rzecz biorąc, z takich pierwszych wrażeń to podoba mi się bryła tego laptopa, bo jest ona stosunkowo prosta, nie jest to jakiś mega krzyczący design. Tutaj tylko na klapie mamy ten taki kwadrat, który jest takim kameleonem i tak ciekawie zmienia kolory w zależności od kąta padania światła. No, generalnie rzecz biorąc tutaj tak, klapa jest metalowa, środek tego laptopa też jest metalowy. Wyjątkiem tutaj jest tylko spód, który jest plastikowy. No i on też nam tutaj zdradza te takie wielkie chłodzenie, które możemy tutaj podziwiać pod odpowiednim kątem światła. Jest tutaj naprawdę całkiem spory układ chłodzenia. Ogólnie rzecz biorąc, sam laptop jest też stosunkowo smukły jak na urządzenie gamingowe. Jakbym się miał przyczepić do budowy, to tutaj jest taka szczelina w momencie, gdy zamkniemy klapę. No i mam troszeczkę obawy o trwałość taką długoterminową, jak to może wyglądać. I też, jeżeli ktoś z Was nosi lapkę w plecaku, może być problem, że jakieś ciciki Wam się mogą dostać tutaj pomiędzy ekran a klawiaturę, więc na pewno musicie bardzo dbać o swój sprzęt, jeżeli będziecie go nosić w plecaku. Jeśli chodzi o klawiaturę tego laptopa, to jest bardzo spoko układ, bo nie mamy tutaj numpada, więc klawisze są całkiem rozsądnie od siebie oddalone. Skok klawiszy jest całkiem w porządku, klik jest wyczuwalny, a także, co myślę ucieszy graczy, mamy tutaj 4 strefy podświetlenia, więc możemy sobie wybrać 4 różne kolory w konkretnych strefach, które wyświetlają się tutaj na ekranie, albo możemy zmienić kolor na jednolity, jeżeli chcemy. Podświetlenie też można wyłączyć. Touchpad przysłowiowych 4 liter nie urywa, ma plastikową powierzchnię, ale co ważne, jest stosunkowo precyzyjny i nie frustruje przy użytkowaniu, no ale szanujmy się, to jest laptop gamingowy, więc każdy z Was będzie i tak pewnie używał myszki. Jeśli chodzi o specyfikacje, to jest naprawdę bardzo dobrze. Zacznijmy od karty graficznej, bo mamy tutaj RTX-a 2060. No jest to karta graficzna, która w laptopie pozwoli nam uruchomić praktycznie każdą grę na najwyższych ustawieniach, co zresztą zobaczycie w dalszej części tego materiału. Dodatkowo mamy tutaj Ryzena 4800H. Jest to naprawdę super wydajny procesor, jeden z mocniejszych, jaki jesteśmy w stanie dostać w laptopach i przykładowo jest w stanie rozkwasić mojego desktopowego Ryzena pierwszej generacji. Do tego mamy tutaj 16 GB RAM-u w dwóch kościach o taktowaniu 3200 MHz, a jako taką wisinkę na torcie mamy tutaj matrycę Full HD, która ma aż 144 Hz, czyli bardzo dobrze sprawdzi się w grach takich jak kompetytywne shootery. Ale ten laptop ma też niestety jeden minus, jeżeli mówimy o kompetytywnych shooterach. Bo przez niego wróciłem znowu do Valoranta po przerwie. No i Wam opowiem, jak on się spisuje w takim gamingowym zadaniu. Drogą, te gameplaye, które widzieliście przed chwilą w tym takim krótkim, powiedzmy, demku, zostały nagrane przez Nvidia Shadowplay, więc jeżeli macie w swoim lapku kartę graficzną GeForce'a, możecie nagrywać gameplay bez strat wydajności, a przykładowo w wspieranych tytułach mamy coś takiego jak Highlights, czyli przykładowo w Fortnite może automagicznie zapisywać wszystkie wasze fragi, tylko i wyłącznie, więc jest to całkiem spoko feature. No, a tak w ogóle, jak gadamy o Valorancie i Nvidia, to warto sobie włączyć w Valorancie tryb małego
opóźnienia. Jest to Nvidia Reflex, działa to na takiej zasadzie, że ma nam zmniejszyć input laga. Działa to w ten sposób, że z naszych opóźnień systemowych eliminowana jest kolejka renderowania, no i to powinno się przełożyć na troszeczkę mniejszy input lag, a to z kolei może się przełożyć na wygranie jakiegoś duela. A skoro o graniu mówimy, no to sprawdźmy, ile tak naprawdę ten laptop jest w stanie wyciągnąć w popularnych grach. W Valorancie na ustawieniach wysokich bez najmniejszego problemu jesteśmy w stanie wyciągnąć 164 klatki na sekundę średnio i pozwala nam to skorzystać z tej matrycy, która ma wysokie odświeżanie. W Fortnite troszeczkę pobawiłem się różnymi ustawieniami, jako że mamy tutaj RTX-a, testowałem gry normalnie na ustawieniach epickich, a także z włączonym DLSS-em i z ray tracingiem. Tutaj wyniki są całkiem w porządku, chociaż myślę, że tutaj ta konfiguracja epickie plus DLSS powinna być przez Was najbardziej pożądana. No, a skoro już o tym Fortnite gadamy, to możecie sobie zobaczyć tutaj na ekranie, jak wygląda Fortnite z włączonym czy wyłączonym ray tracingiem. Generalnie cały film na ten temat robiłem na Morele TV, więc jeżeli ktoś z Was jest ciekawy, jak Fortnite z ray tracingiem wygląda, no to odsyłam Was do tamtego materiału. Assassin's Creed Odyssey na ustawieniach bardzo wysokich, tutaj również całkiem spoko wynik, 54 klatki, jest to tytuł dość wymagający. Control na ustawieniach wysokich, tutaj również książkowe, niemalże 60 klatek bez najmniejszego problemu. Counter-Strike Global Offensive na ustawieniach najniższych wyciąga około 200 klatek. Death Stranding, tutaj wrzuciłem nam ustawienia bardzo wysokie i wyciągamy około 84 klatki. Doom Eternal na ustawieniach Ultra, tutaj możemy liczyć bez problemu na 90 FPS-ów. Need for Speed Heat, ustawienia wysokie. No i możemy liczyć na 57 klatek na sekundę średnio. Red Dead Redemption 2 na ustawieniach domyślnych to aż 53 klatki. Shadow of the Tomb Raider na ustawieniach najwyższych może się pochwalić 66 klatkami średnio. Tak samo zresztą jak Wiedźmin 3 na ustawieniach Uber i włączonych Hairworksach. Wolfenstein Youngblood na ustawieniach Uber z ray tracingiem jest w stanie wyciągnąć 78 klatek. Teraz sprawdźmy jeszcze, ile ten procesor jest w stanie wycisnąć w Cinebenchu R15 i R20. No są to naprawdę całkiem niezłe wyniki. Tak jak mówiłem w tym teście syntetycznym, ten procesor jest w stanie rozkwasić mojego desktopowego Ryzena pierwszej generacji. No i dzięki temu, że mamy tutaj też kartę graficzną Nvidia, możemy liczyć na przykład bezstratne wydajnościowo nagrywanie gameplayów, a także może nam się to przydać, gdyby ktoś z Was chciał zmontować filmy. No i tutaj w DaVinci Resolve, niezależnie od tego, czy wybierzemy tak naprawdę renderowanie procesorem czy kartą graficzną, te wyniki są naprawdę bardzo dobre, ale widzimy tutaj, że prawie dwa razy szybciej będzie, gdy zdecydujemy się renderować film z użyciem karty graficznej. A jak w ogóle wygląda kultura pracy takiego urządzenia? Przeprowadziłem tutaj kilka stres testów. Stres test tylko i wyłącznie procesora, stres test tylko i wyłącznie karty, a także połączony. Wyniki tutaj prezentują się Wam na ekranie. Są to raczej takie dość typowe temperatury dla laptopów gamingowych. No, wiele z tych laptopów ma po prostu ten target temperaturowy ustawiony w okolicach 90 stopni po to właśnie, żeby dostarczać jak najwyższą wydajność z danych komponentów, którymi dysponują. Jednakże pamiętajmy, że taki stres test też nie jest do końca realistyczny, no bo tutaj żyłujemy procesor i kartę graficzną praktycznie na 100% przez cały czas. No i gdy przejdziemy sobie do takiego Valoranta i testów temperaturowych, no to wyglądają one dużo, dużo lepiej. Sprawdziłem także laptopa decybelomierzem, jaki generuje hałas i tutaj od frontu w odległości 10 cm możemy liczyć na 47,5 dB. W spoczynku jest to 40,5 dB, gdy laptop jest chłodzony pasywnie. Laptopy gamingowe nie są projektowane po to, żeby długo trzymać na baterii, no bo tutaj jakby priorytetem jest wydajność w momencie, gdy jesteśmy podłączeni do gniazdka. No to trochę wiecie, tak jakby kupować samochód z silnikiem V8, a potem narzekać, że dużo pali. No musi dużo palić, jeżeli ma być szybki, tak? Analogicznie jest tutaj z baterią. Jeżeli gramy na laptopie na baterii, no to możemy liczyć gdzieś na mniej więcej 2 godziny czasu pracy na baterii. Jednakże gdy zajmujemy się takimi codziennymi zadaniami, jest to w okolicach 5 godzin. No nie jest to jakiś czas powalający, ale tak jak mówiłem tutaj, no, laptop gamingowy, więc to nie jest jego priorytet. Powiem Wam, ten Omen naprawdę jest całkiem kompletnym urządzeniem. Fakt faktem, nie jest najtańszy, ale no jakby należałoby tego oczekiwać chociażby po jakości wykonania, który jest w większości jednak
jednak wykonany z aluminium. Jest to laptop na pewno z takiej wyższej półki, nie bójmy się tego powiedzieć, ale mnie osobiście cieszy to, że ten laptop nie rozczarowuje. Nawet przy wysokich temperaturach trzyma dość wysokie zegary, no i też wydajność w grach jest całkiem w porządku, jak na tego typu komponenty. No i tak jak powiedziałem przed chwileczką, połączenie Ryzena 4800H z RTX-em 2060 myślę też jest bardzo dobrym połączeniem, no i powinno spokojnie dać radę jeszcze w nadchodzących tytułach. I kurde, portów też jest dużo, mamy 3 USB-ki, HDMI, Ethernet, kartę microSD. Jakby no naprawdę do niewielkiej liczby rzeczy jakby mogę się w tym laptopie przyczepić, jakby poza tą szczeliną, to tak naprawdę no ciężko mi się jest do czegoś przyczepić. No jest on wykonany dobrze. Jest wykonany faktycznie tak, jak sugeruje jego cena. Jest to laptop premium, no i myślę w tej cenie absolutnie nie rozczarowuje. Więc jeżeli ktoś z Was szuka nie za taniego lapka, ale takiego, który jest bardzo ładnie wykonany, a przy tym dowozi, jeżeli chodzi o wydajność, to myślę naprawdę spoko opcja, godna rozważenia. No, tak więc to takie moje przemyślenie. Teraz go będzie trzeba odesłać. To jest smutek. No, ale to tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos.